Gość poranka. Agnieszka Milewska, dzień dobry. Dzisiaj będzie artystycznie bardzo w programie. Dwóch gości. Pierwszym z nich jest pani Janina Jana Kakos-Szymańska z oddziału Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Dzień dobry, witam panią. A drugim gościem jest malarz, pan Stanisław Osiecki. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Artysta malarz, powinnam powiedzieć, bo malarz to ktoś może sobie pomyśleć, że pokojowy. No, czasem maluje ściany też. Zdarza się, ale tak artystycznie, kolorowy akcencik jakiś. Nie, żona by nie pozwoliła. Nie pozwoliła. No, do wszystkiego trzeba dojść, to mało. Tak. Ale za to pięknie maluje pan obrazy i między innymi w Ciechanowie można oglądać pana dzieła. Przyjechały z Płocka, prawda? Tak, ta wystawa, która będzie prezentowana w COEK Studio w Ciechanowie, była prezentowana w tak zwanej Płockiej Wigilii 20 grudnia ubiegłego roku. Także są to obrazy same zimowe, bo to jest tematyczna wystawa, więc tematyczna wystawa jest dosyć trochę trudna, ponieważ jak się ma różne obrazy, no to wiadomo, można tą wystawę jakoś tam skompletować. Natomiast tutaj musiały być tylko tematy związane z zimą, a więc z Wigilią, z takimi świątecznymi tematami. No, mam nadzieję, że ta wystawa w Polsku była bardzo udana, było bardzo dużo ludzi. No, nawet ksiądz biskup Lybera zaszczycił swoją obecnością tą wystawę. Także i prezydent Płocka. Także chciałbym teraz, żeby ta wystawa cieszyła oko Ciechanowian i ona będzie prezentowana od 29 stycznia w COEK-u. Mm-hmm. Pani Janino, skąd pomysł, żeby taką wystawę do COEK-u ściągnąć? Bo wystaw jest mnóstwo różnych dookoła. Skąd pomysł, żeby akurat pana Osieckiego obrazy pojawiły się w Ciechanowie? Ja byłam na tej wystawie w Płocku. Bardzo mnie urzekła. Tym bardziej, że jest to taka tematyczna, zimowa wystawa. Poza tym Stasiu no jest takim naszym, jakoby prawą ręką. On współpracuje z nami ściśle. Ostatnio nawet prowadził w wolontariacie warsztaty malarskie, które przez cały rok poprzedni w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki się odbywały dla mieszkańców miasta, no i dla naszych członków. A ponieważ no, naprawdę maluje świetnie, dlatego no, chcieliśmy pokazać to również i w Ciechanowie. A skąd się ta pasja do malowania wzięła? Bo ta droga zawodowa to tak zupełnie się rozminęła. Pasja do malowania to się wzięła już, tak prawdę mówiąc, od szkoły średniej. Czyli tam już pan coś zmalował, oj, tak? Tak. Muszę pani powiedzieć, że w szkole średniej miałem wspaniałą nauczycielkę, która żyje jeszcze i mieszka w Ciechanowie. Pani Hanna Rokicka. Jeżeli mnie słyszy, to pozdrawiam serdecznie. Ona pierwsza po prostu rozbudziła we mnie chęć malowania. I to... Ja chodziłem do liceum pedagogicznego, do Mławy, a wiadomo, że liceum pedagogiczne to kształciło nauczycieli do szkół podstawowych, szczególnie do klasy 1-4, a tam wiadomo, taka percepcja, jeżeli chodzi o naukę, to przez zabawę, przez muzykę, przez plastykę i dlatego każdy z nas, który tam chodził do tej szkoły, musiał grać na skrzypcach, musiał grać na jakimś instrumencie i musiał oczywiście malować, coś robić, prawda, jakieś takie plastyczne rzeczy. No i pani profesor Rokicka zawsze robiła takie ciekawe konkursy plastyczne, które potem wszyscy oceniali, taki długi korytarz był, to było w tej szkole i potem wszyscy oceniliśmy te prace. To było bardzo fantastyczne, ponieważ wtedy się nauczyłem właśnie akwareli. A ja muszę pani powiedzieć, że maluję olejno, maluję innymi technikami, ale najbardziej lubię technikę akwareli. A ona jest podobno najtrudniejsza. Podobno najtrudniejsza, no bo to jest tak, wie pani, że jak się namaluje coś i coś, jakiś błąd popełnię, to już trzeba tylko ten obrazek po prostu wyrzucić. Natomiast w malarstwie olejnym można to poprawki robić bez przerwy, można nanosić i tak dalej. A tutaj po prostu trzeba mieć najpierw w głowie cały obraz ułożony, trzeba z tym się przespać, trzeba pochodzić i tak dalej. Jak już się ma gotowy obraz w głowie, wtedy się go przelewa na papier. Tak to się robi. Dobrze, a czy człowieka zupełnie niewyedukowanego artystycznie da się nauczyć malować? Czy musi coś już mieć takiego w głowie? To znaczy musi mieć wyobraźnię. Człowiek bez wyobraźni nie będzie malował po prostu. Może nauczyć się techniki i tak dalej, natomiast wie pani, można namalować obraz, ale czy ten obraz będzie artystycznie doskonały? Czy w ogóle będzie miał wyraz artystyczny? Bo może być obraz i obraz.
W obrazie prawdziwym, takim, który rzeczywiście jest artystyczny, można powiedzieć, jest, zrobił go artysta, musi coś być takiego, gdzie ten twórca daje tam swoją duszę po prostu, coś chce przekazać i tak dalej. Natomiast oczywiście potrzeba do tego technika, musi wiedzieć. Dlatego ja zawsze uważam, że żeby dobrze malować, trzeba mieć po połowie dobry warsztat i dobrą wyobraźnię, talent po prostu. Także to są to dwie rzeczy bardzo takie spójne, prawda, z sobą. Ja zawsze pamiętam, jak niektórzy zaczęli malować i potem, myślę, że się nauczą i tak dalej, po dwóch, po trzech próbach rzucali to i tak dalej. Nie, prawdziwy malarz, jeżeli ma pasję, to on jest zawzięty. Tak, będzie malował do końca życia. No, to jest coś jak narkotyk. Ja, jak ja jakiś czas nie maluję, to po prostu już coś mi brak. Nerwowy się pan robi. No może nie tyle nerwowy, ile coś mi brak po prostu i tak dalej. Natomiast jeżeli, czy pani powiedziała, czy każdego można nauczyć malować? No, jeżeli ma ten człowiek jakąś taką chęć, pasję, to można go nauczyć malować. Można go nauczyć. Natomiast, żeby zrobić z niego artystę, to on musi to sam z tego. Po prostu musi mieć coś, jak to się mówi. Coś, żeby być coś artystą, od Pana, coś od Pana Boga musi mieć, tak. I nie każdemu to jest dane. No dobrze, bo rozmawialiśmy o tym, że te obrazy, które przyjechały tutaj do Ciechanowa, to są obrazy pejzaże zimowe, jak się domyślam. Tak. A chciałam zapytać takie trochę przewrotne pytanie za mam. Kiedyś widziałam taki obraz, białe tło, czarna kropka. No dalej. I chciałam zapytać, co pan sobie myśli o tym, bo ja się nie mogłam nadziwić temu, że czytałam, że to wielkie dzieło sztuki jest. Proszę pani, widzi pani, w dzisiejszych czasach jest taki okres poszukiwań pewnych trendów w sztuce i tak dalej. I w tym wszystkim można znaleźć perełki, a można znaleźć i kicz po prostu. Bo widzi pani, jak jeżeli pani pójdzie, będzie pani oglądała jakiś obraz i on panią zachwyci, mimo że pani nawet go nie rozumie, co na tym obrazie jest, nie? Bo może być tak... No nie rozumiałam, powiedziałam. No, ale może być tak, że jest to abstrakcja, która panią zachwyci ze względu na formę, a więc na piękny zestaw koloru i tak dalej. Jest to tak zwana sztuka dekoracyjna i ona jest fantastyczna, chciałoby się z tą sztuką być na co dzień. Natomiast tam jest zastosowany dobry, jak to się mówi, warsztat malarski. Natomiast nieraz to idzie takie po prostu pseudomalowania, coś tam zrobią, prawda, i tak dalej, i udają, że to coś jest takiego fajnego i tak. To ja też uważam to, co pani mówi, że to po prostu człowiek musi się do tego przekonać. Natomiast ja widziałem kiedyś takie malarstwo abstrakcyjne w wielu wypadkach, że ona nie przedstawiała z reguły nic, nie? Ale jak się podeszło do tego, tam się czuło ducha tej osoby, która to robiła. Ja pamiętam, tam był piękny zestaw kolorów, tam była jakaś myśl przekazana. No i to tak jest. Ja byłem kiedyś na wystawie tu właśnie z panią dyrektor Domu Kultury Ciechanowa, panią Teresą Kaczorowską, tak, która jest tutaj wspaniałym animatorem kultury na tym terenie. Zresztą zawsze współpracowaliśmy. I pojechaliśmy na taką wystawę do Centrum Sztuki Współczesnej do Warszawy. Tam, nie wiem, czy pani może słyszała o takiej wystawie British Polish. Oczywiście. No właśnie. I tam było dużo takich rzeczy, które na przykład ja nie akceptowałem. No po prostu, bo uważałem, że to jest jakieś tam obrazoburcze, czy jakieś tam inne i tak dalej. Ale warto się przyjrzeć temu wszystkiemu, co jest dzisiaj, jak to się mówi, w tej sztuce trendy. Dawniej kojarzyło się to tak, że jeżeli był obraz, to on jest ładny, powieszę go na ścianę i on będzie wisiał. A dzisiaj zupełnie sztuka poszła w takie kierunki, że pewnych rzeczy w ogóle by się nie powiesiło na ścianie. Ona po prostu jakoś tam coś tam wyraża, prawda? Ona już nie jest sztuką dekoratywną, tylko taką sztuką, którą ktoś może akceptować, a ktoś może nie akceptować. Zresztą XX wiek to był taki, zarówno w muzyce, jak i w plastyce, to był taki, że pełno było poszukiwań, nie? Do połowy XIX wieku, kiedy ten akademizm taki w malarstwie był taki typowy i tak dalej, trzeba było namalować fotograficznie, no to dopiero to całą sytuację zburzył impresjonizm. Ja zresztą bardzo lubię okres impresjonizmu. Impresjonizm dla mnie to jest taka sztuka, no wspaniała. I wtedy... Już widzę, że się pan rozkręcił. No właśnie, jeszcze może sekundę tylko powiem. W każdym bądź razie ten impresjonizm zburzył te pojęcie sztuki takie, które do tej pory prosperowało na rynku. No i jak to była wystawa w Paryżu, ta pierwsza impresjonistów, to przecież oni byli wyklęci. No jak to takie, nie wiadomo co i tak dalej, nie? Ale się okazało, że ona dała trend do innych
innych form sztuki. Ale tak samo jak i muzyka dodekafoniczna na przykład, prawda? Kiedyś była klasyczna muzyka, czy muzyka jakaś barokowa, która była piękna sama w swojej naturze, Mozart, Haydn, Beethoven i tak dalej, prawda? Natomiast potem ta muzyka dodekafoniczna, która ona poszła po prostu już w XX wieku, też ludzie zaczęli naśladować i to wie pani, teraz do czego zmierzam, że to, co będzie wartościowe, ono po prostu przejdzie przez lata, przez wieki, pozostanie. Natomiast to, co będzie plewami, no to po prostu zostanie odsiane i zostanie tylko ta perła. No. Ciężko się panu rozstawać ze swoimi obrazami? No wie pani, to znaczy rozstaję się z obrazami wtedy, kiedy namaluję od razu może, na przykład. To się może, tak, nie zdążę się przyzwyczaić. Natomiast pewne rzeczy, które są, jak to się mówi, wyznacznikiem mojej drogi takiej malarskiej, no to no, zostają po prostu dla mojej rodziny. No i tak mam tam dużo zbiorów takich różnych, prawda, z różnych okresów moich czasów. Bo ja miałem różne takie etapy życiowe, tak, miałem różne etapy życiowe, a to był pejzaż, a to były jakieś postacie, a to były jakieś... Czyli też pan szukał. Każdy malarz szuka, to nie ma tak, że zostanie na jakimś etapie i koniec. Bo się wtedy nie rozwija. Ja na przykład dużo się nauczyłem, bo jeździłem na różne plenery, prawda, i tak dalej, no i miałem kursy malarskie, no natomiast ja uważam, że malarz się całe życie uczy. Nigdy nie powinien powiedzieć, że ja już wszystko umiem, bo jeżeli to mówi, to już się skończył jako malarz. Nie można tak powiedzieć. Nie, po prostu cały czas człowiek się rozwija, póki jeszcze może. No wiadomo, jak człowiek jest lata, trochę na karki idą i tak dalej, to już nie chce, to nie jest tak innowatorski, nie chce tak już tego, po prostu się tak skostniał w pewnych momentach, ale uważam, że powinien cały czas dążyć do doskonałości. A te doskonałości i tak nie dojdzie, ale przynajmniej potrafi się jakoś tak w tym życiu pokazać jeszcze, że coś jeszcze potrafi się nauczyć. Pani Janino, pani ma obrazy pana Stanisława u siebie? Albo chciałaby pani mieć? To znaczy powiem, że mam. A, ma pani nawet, już. Tak. Czyli wiedziała pani dobrze, co pani tu ściąga. Oczywiście, wiszą na honorowych miejscach, ale powiem szczerze, że no, Stasiu jest taki, że on chcę obdarować na przykład kogoś. Nie wszystko się liczy w pieniążkach. Nie, oczywiście, że tak. Mhm. Także ja osobiście zostałam obdarowana. A czy będzie można tu w Ciechanowie kupić pana dzieła? No a jeśli nie teraz, to tak, za jakiś czas. Nie, że to możliwe. Komuś się będzie podobało. Pani Janina mówi tak, a w tej chwili pan Stanisław wzdycha i mówi możliwe. No, był teraz, Janka zorganizowała taki plener przecież na Ciechanów. No i w tym plenerze uczestniczyło sporo ludzi z naszego tutaj, no, zrzeszonych, niezrzeszonych, wiadomo, niezłych malarzy nawet. No i trzeba powiedzieć, że pan prezydent Kosiński wybrał do też nasze obrazy tam do siebie, żeby zdobiły urząd miejski, tak, prawda? Sali konferencyjne są obrazy. I to są obrazy związane z Ciechanowem. Na przykład, wasza ulica tu jest namalowana przeze mnie. Nie Ściegiennego, ta Grodzka, co tutaj jest, to jest postój taksówek. I to ta jest, no i Warszawska ulica jest namalowana. Tak, że to, no wiadomo, że każdy maluje tu zamek, no ale to te inne rzeczy są też. Będzie druga edycja tego pleneru malarskiego, także jeszcze o tym powiemy w przyszłości. Ale już zapraszamy. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że muszę cofnąć się trochę do historii, ponieważ tu jest Stowarzyszenie Pracy Twórczej jeszcze działa przy Domu Kultury. Kiedyś to stowarzyszenie działało pod egidą właśnie Domu Kultury, ale szefowali Stasiu Kęsik i Teresa Kaczorowska i Ewa Stangrodzka. No i za tych trzech prezesów ja byłem wiceprezesem spraw plastycznych właśnie. Jeździliśmy wtedy na przepiękne plenery, na przykład śladami Mickiewicza do Nowogródka, do na Białorusi. Teraz Ewa Stangrodzka zorganizowała piękny plener w Klam, to jest w Alpach Austriackich, a jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze o Bożenie Żywieckiej, wiadomo, szefowej tam Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim, która też nas anonsowała, naszych twórców anonsowała i moje obrazy też tam były w zaprzyjaźnionym mieście Heldensleben w Niemczech i tam mieliśmy przepiękną wystawę kiedyś w tak zwanej Kulturfabrykce, starej fabryki zrobiony taki ośrodek kulturalny. Bardzo też tego piękne rzeczy. A jeszcze może jeszcze jedną rzecz powiem,
tak, świętej pamięci senator Janina Fetlińska, tak, też zwróciła się kiedyś do mnie, żeby zorganizować jej taką wystawę przy okazji, bo ona tu robiła takie ogólnopolskie sympozjum pielęgniarek i lekarzy. No i to było kiedyś, mieściło się to przy szkole zawodowej tej pielęgniarki. Tak, tak. To dwa, zanim jeszcze zdążyłem, to jeszcze dwie takie wystawy tam miałem, prawda? Czyli sporo tego było, proszę. A było Państwa, trochę tak. W życiu, jak pracuję 20 lat, nie spotkałam tak wygadanego artysty malarza. Prawda. W życiu. No właśnie. A przyszliśmy tak skromnie tylko zaprosić nie na, tylko pędzlem na maluję. Wernisaż. Nie no. Tylko. Tak, no. Wernisaż, przypomnijmy kiedy. Wernisaż odbędzie się 29 lutego, przepraszam, stycznia o godzinie 17:00 w studio w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej. I ja jestem tutaj razem ze Stasiem, żeby zaprosić wszystkich bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, czyli COEK Studio i Stowarzyszenia Autorów Polskich na ten wernisaż. A jeśli ktoś nie będzie mógł, to bardzo serdecznie zapraszamy w jednym terminie, dlatego że wystawa będzie dostępna od 29 stycznia do 29 lutego tego roku. I chciałam jeszcze tylko dodać, że na wernisażu będzie również taka mała część artystyczna, w której wystąpią uczennice gimnazjum nr 4 Aleksandra Wenda i Julia Zajkowska. W ich imieniu i ich opiekunki, pani Hanny Długołęckiej, bardzo też serdecznie zapraszamy. Dziękuję Państwu bardzo za wizytę w studio dzisiaj. Dziękuję. Pan Stanisław Osiecki, artysta. Ja też zapraszam oczywiście. Na wystawę był dzisiaj gościem poranka, ale także pani Janina Jana Kakos-Szymańska z Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich była również gościem poranka. Państwo zaszczycili nas swoją obecnością. Zapraszamy na wystawę. Do usłyszenia, Agnieszka Milewska.